Będziemy się zaraz modlić. Mamy wspaniały dzień. Idziemy już na wielkimi krokami. Wczoraj nam siadł alternator i mieliśmy lawetę w nocy, także też poszliśmy spać sobie do drugiej. Ale jest pięknie, przyjechaliśmy wiśniowym szerszeniem. Dzisiaj przyjechaliśmy naszego syna, 20-letnią Astrą. Kochani, wiecie, kiedy Bóg wyprowadzał Izraela z Egiptu, to jest napisane, że wyprowadził ich ze srebrem i złotem i nie było ułomnych wśród ich plemion. Wiecie, to zawsze było dla mnie takie ciekawe, że on, kiedy wyprowadzał z Egiptu swoich ludzi, to on nie wyprowadził nieszczęśników, kalek, ludzi, którzy nie mieli nic. Gdzie jest taka mentalność w chrześcijaństwie, że Bóg to jest Bóg nędzy, Bóg patologii. I oczywiście tak się tego, na to się tak nie mówi. Mówi się, że to dobry Bóg, wspaniały Bóg, kochany Bóg. Ale podprogowo się podaje, że jest mi tak źle w życiu i tak mi ciężko. Wiesz co, i to jest tak naprawdę przeczenie temu, co się powiedziało przed chwilą, bo ja znam Boga, który jeżeli wyprowadza kogoś, to wyprowadza go z potężnym potencjałem do przyszłego życia. Kiedy Ty się narodziłeś z Bożego Ducha, kiedy Duch Święty zamieszkał w Tobie, to w Twoim duchu zamieszkała cała potęga nieba, cały potencjał nieba. I to nie jest ważne, że Ty tego nie widziałeś, że Ty tego jeszcze nie zobaczyłeś w tym momencie, bo nie zobaczyłeś tego z różnych przyczyn. Nie zobaczyłeś tego, bo nie patrzyłeś w tą stronę. Nie zobaczyłeś tego, bo się nie dałeś pouczyć. Albo ludzie, którzy byli wokół Ciebie, nam opowiadali Ci jakiś bzdur. Ale prawdą jest to, co mówi Słowo, że Bóg wyprowadził ich ze srebrem i złotem i nie było ułomnych wśród ich plemion. I dalej, Egipt uradował się z ich wyjścia, bo padł na nich strach przed nimi. A więc tak naprawdę ten Egipt, ten świat, to wcale ich nie trzymał. Ja dzisiaj słyszę wiele od chrześcijan takich tekstów, jak ten świat mnie ciągnie, jak ten świat się o mnie upomina. Ale prawdą jest to, że Egipt wcale nie upominał się o Izrael. To, że oni ich gonili, to była tylko, to była zajawka tego kretyna Faraona, rozumiesz? To była kretyńska zajawka chwilowa, tak? Bo w ogóle, bo Egipt jako grupa ludzi, jako państwo, to w ogóle padł na nich przed nimi strach, przed Izraelem i oni cieszyli się z ich wyjścia. Mówią, to nareszcie wychodzicie już, to idźcie stąd. Wiecie, jak ja się narodziłem z Bożego Ducha, to świat mnie wypluł. Wypluł mnie. Ty idź stąd, Arku. Idź stąd, powiedziałbym. Idź stąd. Ten świat mnie nigdy nie gonił. Nigdy. Wiecie, my musimy w swoich głowach zrobić pewien zwrot. My musimy zrozumieć, że w ogóle światu nie zależy na tym, żeby nas wciągnąć z powrotem. My musimy też zrozumieć, że my posiadamy tak wielki potencjał w sobie, tak? Że my niczego nie potrzebujemy ponad to, co my już mamy. Bo tu jest napisane, on ich wyprowadził ze srebrem i złotem i nie było ułomnych wśród ich plemion. Srebro jest symbolem zbawienia, wszelkiego rodzaju ratunku, zaopatrzenia wszelkiej formy. Złoto jest symbolem świętości. Rozumiecie? Czyli oni opuścili Egipt z potencjałem każdego rzędu. Oni byli zabezpieczeni duchowo, psychicznie, fizycznie, materialnie, pod każdym względem byli zaopatrzeni. Rozumiecie? Wiecie, że ci ludzie, którzy oni przez 40 lat szli przez pustynię, i ci ludzie, oni cały czas mieli dobrobyt. Czujesz? Na pustyni. Manna im z nieba leciała, przepiórki Bóg im przysyłał, wrogowie ich się w ogóle kłaniali przed nimi, padali przed nimi. A dzisiaj chrześcijanie, oni mówią tak. Ja nie wiem, co ja mam. Ja muszę czekać na to wszystko. Teraz Pan mi, bo Pan mi będzie coś dawał, coś będzie mi dosował. On jak ich wyprowadził z Egiptu, to on powiedział, zróbcie ten Egipt, napożyczajcie srebrnych i złotych naczyń, zróbcie to całe tatałajstwo, wywalcie do góry kołami ten Egipt, zabierzcie im to wszystko. Wiecie, on ich wyprowadził z zaopatrzenia, wiesz, co chcę Ci pokazać, co Ty masz w swoim duchu.
I chcę ci powiedzieć, żebyś nie zwracał uwagi na rzeczy, które nie są w twoim duchu. Bo ty będziesz miał wątpliwości, ale to Boże mówi, ty wyszedłeś z całym potencjałem moim z Egiptu. W dniu, kiedy narodziłeś się z mojego świętego ducha, stałeś się człowiekiem, który posiada wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystko! Wszystko! Zdrowie, siłę, energię, witalność, pieniądze. Posiadasz też, mój synu, moja córko, bezpośredni kontakt ze mną. Masz dostęp do mnie. Masz dostęp do mnie. Nie potrzebujesz pośredników. I nie mów mi, moje dziecko, czy cię ten świat ciągnie. Bo ten świat to się cieszy, że z niego wyszedłeś. Ten świat się cieszy, bo ten świat się ciebie boi. Świat się ciebie boi. Tak jak diabeł się ciebie boi. A ludzie z diabła zrobili proszę ciebie Boga, a ze świata zrobili niebo. I mówią, Egipt mnie ciągnie, ale mnie ciągnie świat. Ja mówię, w głowie to cię ciągnie. Tu masz taką gumkę, to cię ciągnie. Proszę ciebie, przetnij tą gumkę. Gumka cię ciągnie jakaś, człowieku. Wszystko w bańkach się mieści, rozumiecie? To tu jest wojna. Tutaj, tutaj, tu jest wojna. Jeżeli tutaj zaczniesz władać, to zrozumiesz, co posiadasz. Rozumiecie, przyjaciele? To jest bardzo ważna rzecz. Jak będziesz się wielbił Boga, to wielbi Go z miejsca, że masz wszystko. Powiedz, Boże, ja mam wszystko. Ja mam wszystko. Uwielbiam Cię za to. Nieważne, co się dzieje wokół. Nie będę też mówił, że ten świat mnie ciągnie, bo ten świat się mnie boi. Diabeł się mnie boi. I nie rób z tego tylko psychologicznego wyznania. Ale uwierz w to. Uwierz w to. To będzie płaciło. To będzie płaciło w Twoim życiu. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Ty nas wyprowadziłeś z tego świata. To Ty w naszym życiu dałeś nam absolutnie wszelkie zaopatrzenie. Ojcze, to wszystko jest w naszym duchu. Ojcze, to się już wydarzyło i my na nic nie musimy czekać. Ojcze, my nie jesteśmy z tych, którzy będą czekać. Ojcze, my jesteśmy z tych, którzy ogłaszają, że posiadają. Ojcze, my nie będziemy na nim czekać. Ojcze, bo Twoje królestwo jest dzisiaj. Twoja potęga, siła i mocą dzisiaj. My nie będziemy na nim czekać. My jesteśmy dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Jesteśmy synami i córkami Twoimi, Ojcze. Nie jesteśmy byle powiotłem Egiptu. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Nie będziemy się cofać z naszego wyznania. Będziemy trwali, Ojcze.
Cię, Jezus. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię.
wywyższamy Ciebie. Uwielbiamy Cię. Zbawicielu naszych dusz. My uwielbiamy Ciebie. My wywyższamy Ciebie. Święty jedyny. Buduj z rzeczy, których nie można dotknąć i
Nie bój się, że one się zawalą. Rzeczy, których nie można dotknąć, nie podlegają prawom tej natury. Ponieważ niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Cała natura przeminie, ale to, co jest mojego ducha, nigdy nie przeminie. Buduj! Buduj! Każda twoja decyzja, ona jest jak blok, potężny blok betonowy. Potężny betonowy blok. Postawię teraz te bloki. Decyduj mi o twojej wierze. Decyduj o twojej wierze. To są rzeczy stałe, mocne. Thank you.
sądzisz na wieki, Królu nasz. Ty sądzisz na wieki, Królu nasz. Ty sądzisz na wieki, Królu nasz. Królu nasz. Ty sądzisz na wieki, Królu nasz. Ty sądzisz na wieki, Królu nasz. Ty sądzisz na wieki.
Wydawać się będzie mogło, że nic się nie zmieni, ale będą pojedynczo wyjmowane patyki i wkładane perki. Będziesz czuł się o wiele bardziej bezpiecznie. Już we wrześniu będziesz w stanie decydować o rzeczach, których teraz się bałeś. We wrześniu dla ciebie już będą takie bardzo jasne, tak jakbyś się z nimi zżył. Już nie będzie zależało
pozwalam Ci działać teraz. W imieniu Jezusa znasz mnie. Zostałeś obnażony. W imieniu Jezusa przeklinam Cię, związuję, nakazuję Ci opuścić ciało. Opuść się teraz, w imieniu Jezusa. Zabraniam Ci działać. Zabraniam Ci jej dotykać. Nie pozwalam Ci na nią wpływać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Usuwam Twoje działanie. W imieniu Jezusa do końca
ciało ma być zdrowe i silne. Holy Spirit. Przed tronem Twoim stoję. Przez Jezusa krew.
łaski. Cóż dla Niego wszelki ciężar, wczorajszy, dzisiejszy. Cóż dla Niego wszelkie myśli troskające się o jutro, o Twoją przyszłość. O czymkolwiek myślałeś intensywnie, zrzuć to teraz na Niego. On jest Bogiem dzisiaj. On jest Bogiem dzisiaj. On jest dzisiaj Bogiem. Dzisiaj. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, mówi słowo. Dzisiaj. Nie jutro. Dzisiaj. On jest Bogiem dzisiaj. On jest Twoim Bogiem dzisiaj. To wielki Bóg. Dzisiaj. Zrzuć na Niego wszelki smutek. Cokolwiek Ciebie trapiło, zrzuć to. Zrzuć to. Może masz kogoś, komu nie wybaczyłeś. Może myślisz o kimś źle. Albo może powiedziałeś, że już wybaczyłeś, ale ciągle mówisz o tym, co zrobił Ci ten człowiek. Ciągle opowiadasz, jak to bardzo Ci źle było wtedy. Po prostu porzuć to teraz, by Ojcze, ja wybaczam raz na zawsze. Ja nie będę wspominał tego, co mi zrobił ten człowiek. I pobłogosław go teraz, powiedz, Ojcze, niech mu się dobrze wiedzie. Niech się dobrze wiedzie temu człowiekowi. Niech się dobrze wiedzie tym ludziom. Nie czuję się już skrzywdzony. Nie czuję się odrzucony. Halleluja. Uwielbiam Cię, Boże, za to. To jest właśnie to. Złóż na Niego wszelką porażkę swoją. Przestań myśleć o tej porażce. Złóż to na Niego. Przeproś Go za to, że nie trwałeś w wierze. I zrzuć na Niego tą porażkę. On ma o Ciebie staranie. On ma staranie o Ciebie. Niech On to wszystko nosi. On jest silny do noszenia. Przeproś Go za każdy grzech duszy i ciała, za każdy błąd, za każdy błąd w myślach, w emocjach, w działaniach. Każdy zaniedbanie zrzuć na Niego, stań jako syn, jako córka. Ojcze, ja obmywam Kościół krwią Jezusa z wszelkiego duchowego pyłu, który na nich osiadł do tej chwili. Ja odcinam każdego człowieka od jakiejkolwiek formy demonicznej. I ja w imieniu Jezusa przypominam Ci teraz, diable, Twoją porażkę. Jesteś mały, jesteś nędzny, jesteś niczym. Nic nie możesz i nic nie znaczysz. Twoje działania są absolutnie nieskuteczne. Ponieważ pokonał Cię Jezus, który jest w nas. Chory. Napina. Zrzuć to z siebie. Wszelki stres odchodź od ludzi. W imieniu Jezusa usuwaj się z ciała. W imieniu Jezusa. Bye.
ona jest już Twoja. Całe srebro i całe złoto Egiptu. Jesteś wolnym człowiekiem. Jesteś wolnym człowiekiem. Więc po prostu idź i żyj. Idź i żyj. Idź i żyj. Ojcze, niech dary Twoje, niech dary Twojego Świętego Ducha manifestują się przez Kościół. Ojcze, niech manifestują się. Niech manifestują się. Od dzisiejszego dnia jesteś silniej, jeszcze mocniej. Ojcze, niech Twoja mądrość, która jest mądrością ponadczasową, mądrością, która jest nie z tego świata, niech manifestuje się coraz mocniej przez Kościół. Niech umiejętności Twoje, Duchu Święty, manifestują się przez ten Kościół w każdej dziedzinie życia. Możesz brać odpowiedzialność na luzie już. Odpowiedzialność możesz brać, bo to jest Twoje Królestwo. Twoje Królestwo. On powiedział, że mu się upodobało, aby dać Ci Królestwo. Dać Ci Królestwo. Dać Ci Królestwo. Nie ma dla Ciebie żadnego ograniczenia. Żadnego ograniczenia. Więc sam się nie ograniczaj. Ojcze, błogosławimy dzieci. Ojcze, my teraz modlitwą zgody otaczamy wiarą dzieci w Kościele. Odsuwamy od dzieci wszelkie choroby, wszelkie niemoce, wszelkie bóle, wszelkie lęki, wszelkie nieszczęścia, wszelkie wypadki. My otaczamy jako Kościół wiarą nasze dzieci. My odcinamy nasze dzieci od złych znajomości. Niszczymy wszelkie złe znajomości naszych dzieci. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech Twoi aniołowie pilnują naszych dzieci, dbają o nich. My ogłaszamy, że duchy niemy, głuche nie mają władzy nad naszymi dziećmi. Nasze dzieci prawidłowo się będą rozwijać. Będą zawsze zdrowe, zawsze silne. Że ten świat ich nigdy nie pochłonie. Że będą błogosławione, gdziekolwiek postawią swoją nogę, bo są uświęcone. Ojcze, ogłaszamy, że nasze dzieci będą służyły Tobie w mocy Twojego Świętego Ducha. Że przyprowadzą wielu do Jezusa. Że będą prorokować w Twoim imieniu. Że będą uwalniać Bożą moc w imieniu Jezusa. Że będą światłem dla przyszłego pokolenia. W imieniu Jezusa. Ale praise the Jesus, 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 Jesus. Holy praise the Lord, the Lord, the Lord.
dusza, Ojcze, tutaj. Ojcze, Ty zawsze nas wysłuchujesz. Ty zawsze nas wysłuchujesz. Ty zawsze nas wysłuchujesz. Do każdego miejsca Twojej duszy i ciała. Swobodę i zaopatrzenie. To jest kolejna cegiełka. Kolejny puzelek. Halleluja. Zobacz teraz w Twoim duchu, jaki diabeł jest mały, jaki Chrystus jest wielki. Zobacz siebie w Chrystusie. Zobacz siebie w Chrystusie. I nakłuj swój umysł, aby zawsze tak już myślał. Nakaż mu. Zarzuć.
leczy. Leczy. I buduje. Tego obecność. Dlatego zawsze Jego obecność musi być dla Ciebie czymś najistotniejszym. Jego przejawy są różne, kiedy chodzisz w wierze, to zawsze Jego obecność będzie w Twoim życiu. Musisz o to dbać. Po prostu. Uznawać, że Twoje problemy są wielkie i że Twoja przyszłość jest taka niepewna i w ogóle jakby to jest wszystko trudne. W ogóle nie uważaj, że Twoje życie jest trudne. Będzie trudne. Po prostu. A prawda jest taka, jak w takiej piosence, co wczoraj usłyszałem, nie pamiętam dokładnie słów. Pan tam, co gra, to pamięta, bo chodziło o to, że diabeł niżej, 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 Jezus wyżej, wyżej, wyżej. Na tą nutę. Upadku komplikują życie. Adam z Ewą zaczęli komplikować życie na ziemi. I my dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym komplikacje uznajemy za życie. Ale życie nie jest skomplikowane. I to trzeba uznać przez wiarę. I kiedy my uznamy przez wiarę, że życie nie jest skomplikowane, to my będziemy naprawdę jak dzieci. Szczęśliwe dzieci. Rozumiecie? To jest bardzo ważna wiadomość. Nie mówmy, że szatan jest wyżej niż Jezus. Nie uznawajmy tego w swoim życiu. Nie tylko poprzez bezpośrednią wypowiedź, ale poprzez nasze podejście do zjawiska. Rozumiecie? Nie uznawajmy tego po prostu. Nasze nieuznanie tego spowoduje, że rzeczy zaczną się dekomplikować. Chrześcijaństwo to jest dekomplikacja życia. To jest rozkomplikowanie życia. Kto chciałby złożyć świadectwo, jak poznał Jezusa?